Ostatnie nawałnice zniszczyły setki domów, infrastrukturę i całe połacie lasów na Pomorzu. Świdnica w geście solidarności przyłączyła się do pomocy poszkodowanym. Od wtorku 22 sierpnia trwała zbiórka najbardziej potrzebnych rzeczy dla mieszkańców Czerska. W poniedziałek 11 września wyruszył transport z darami, które dostarczy na miejsce firma Abarth Export Import Artur Budziszyn. Przedsiębiorstwo Electrolux przekazało 5 wolnostojących kuchenek, firma Colgate Palmolive 3426 sztuk pasty do zębów. Ze sprzętu magazynowego Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta w Świdnicy przekazano m.in. plandeki, rękawice budowlane, płaszcze przeciwdeszczowe i śpiwory. Do pomocy włączyło się także Starostwo Powiatowe w Świdnicy, przeznaczając na pomoc dla Czerska rzeczy składowane w miejskim magazynie, czyli m.in. dwie pralki automatyczne, dwa żelazka, kuchenkę elektryczną, chłodziarkę, odkurzacz, łóżka polowe, kołdry, poduszki, koce, ręczniki. Hojnych było o wiele więcej. Na sierpniowej sesji radni miejscy podjęli również uchwałę w sprawie finansowego wsparcia w wysokości 30 tysięcy złotych na odbudowę infrastruktury w Czersku. Pieniądze zostały już przelane na konto gminy.